fajnie jest dostawać prezenty, nie? I też fajnie jest dawać, prawda? I super, jak te prezenty są ładnie zapakowane, prawda? Więc dzisiaj co? Zrobimy to tylko kartki, żeby ładnie zapakować prezenty, prawda? Z tych rzeczy! Z tych rzeczy, co tu mamy? Potrzebne nam będą kolorowe kartki. Tak. I trzeba z nich zrobić paseczki. Tak. Weźmiemy gilotynę. Żeby poprzecinać. Tak. Na kawałeczki i dać tam. Tak. Powycinamy na kawałeczki. O. Kawałeczki wycinamy na 21 cm długości, a szerokości około 2 cm. Dużo, w różnych kolorach, prawda? Jakie tu mamy? Niebieskie, białe, kremowe, żółte, czerwone. Wkładamy na miejsca. Tak. Oj, później posegregować. To możemy zacząć robić takie eleganckie kokardeczki. Potrzebna nam będzie podkładka, żeby nie pobrudzić stołu i przede wszystkim klej, tak? Tak, żeby pokleić. To Franiu, od jakiego paseczka zaczynamy? Dobrze, a weźcie sobie po czerwonym paseczku. I bierzecie dwie końcóweczki. Przykładacie równiutko do siebie. No. Nie, ja umiem. O, i łapiecie tutaj paluszkiem, a później tutaj zaginacie. Elegancko. Dorosze. Tak. Ja bym taki dziubek. Taki dziubek. I chodziło o to, żeby wyznaczyć sam środek paseczka, tak? Teraz proszę sobie pootwierać kleje. I co zrobić? Tak? Pokleić. I trzeba jeść więcej warzyw. Po szpinaku ma się dużo siły. I bierzemy klej i dajemy odrobineczkę kleju, tutaj taką kropeczkę z kleju, na to nasze zagięcie. Tak? Kropeczkę z kleju. Super. I później jest bardzo ważna rzecz. Hop. I taką pęteleczkę chwytasz tutaj i przekręcasz. Teraz jak już mamy taką pęteleczkę, a kuku, widzimy naszych widzów. Jak już mamy taką pęteleczkę, to... To teraz niebieski. Poczekaj, to jeszcze trzeba odwrócić tą pęteleczką do siebie i posmarować w tym samym miejscu, tu gdzie połączyliśmy. O, tak, super, porządnie klejem, no posmaruj klejem. Trzymasz tak pęteleczkę i jeszcze raz w tą samą stronę, hop. Tak zabijasz. I co ci powstała? Taka ósemeczka, prawda? Co robimy? Jeszcze raz. Składamy równiutko na pół. Hop. Tak. Super. I tam nie zaginamy. I mamy środek naszego paseczka. Środek. Smarujemy go klejem. Tak. To teraz zium. Hop. Hop. I jest pęteleczka. Druga taka sama. No to teraz trzeba zrobić dużo takich samych. Tak, dużo, dużo. Ważne, żeby ich było dużo, bo na taką jedną kokardkę potrzebne nam będzie ich no kilka, kilkanaście, to zależy. Można pętelki robić z takiego kolorowego papieru, albo można użyć takich kolorowych pasków, można też użyć dłuższych pętelek, wtedy nam kokardka będzie taka duża, tak, albo takich malutkich, wtedy nam wyjdzie malutka. Kiedy już mamy takich pętelek dużo, to musimy z nich zrobić o taką kokardkę. Bierzemy taką pętelkę i smarujemy porządnie klejem w środku. Bierzemy pętelkę i przyklejamy. Można też posmarować klejem na spodzie. To jest moja. I w środek wklejamy jeszcze jedną pętelkę, prawda? Tak, o, i mamy taką gwiazdeczkę, no. Thank you.
nam taśma klejąca. Franio nam tutaj przygotuje. I nożyczki, tak? Dobra, Franiu, ty... Tak, a ty tutaj przepnij pasek. I teraz Emilka kwadracik nam z tego zrobi. Tu na pół, tak? I takie kwadraciki z taśmy klejącej, gdzie trzeba przykleić? Tutaj! A spód naszej kokardki. To przyklej proszę, Emilko, ale nie nożyczka. Tak, o. I porządnie dociskamy nasze kokardki. I mamy już takie piękne kokardki. Taką kokardkę wystarczy odkleić taśmę klejącą i można przykleić na prezent. A teraz pożegnamy się ze wszystkim. Pa, pa.